Kukulkan opuszcza Paititi, kiedy księżyc jest w Nowiu. Kukulkan wraca z kilkoma innymi osobami z zewnątrz, kiedy księżyca przybywa. Kłócą się. Następnego ranka cała grupa w lepszych humorach odlatuje w swoich obsydianowych ptakach. Ofiary zostały poświęcone bogom. Opuścili miasta, wędrowali po prowincjach, aż w końcu zakopano ich żywcem. Całkiem mroczny komitet powitalny. Więcej nie uniosę. Pułapki są dużo bardziej skomplikowane niż myślałam. Aby Quispi zdobył zapas żywności, zaopatrzenia i udogodnień, nim dołączymy do niego w Krainie Zmarłych. Morderstwo – śmierć. Kradzież zboża – śmierć. Kradzież skór – śmierć. Próżniactwo – ogolenie głowy. Bójka – zadośćuczynienie dla poszkodowanej strony. Nietrzeźwość w miejscu publicznym – kamienowanie. Wyjątki. W czasie festiwalu lub po osiągnięciu wieku 70 lat. Z rozkazu sekty Kukulkana.
Nie mam na to miejsca. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Weź ten klucz. Chodź. Chcę ci coś pokazać. Nadchodzi zaćmienie. Kiedy już się zacznie, skrzynia musi zostać otwarta. Skrzynia wystawi mnie na pokusę. Będzie mnie przyciągała, roztoczy fantastyczną wizję.
łatwe sposoby na rozwiązywanie problemów, ale pokaże mi tylko moje najsilniejsze, najgłębsze pragnienia. Całe życie przygotowywałam się, by się temu oprzeć. Amaru nie widział jeszcze skrzyni, ale jej moc już zatruła mu umysł. Paititi i jego mieszkańcy mogą przeżyć tylko dzięki sile naszej woli. Razem. Więc jeśli Amaru stworzy Paititi na nowo, po swojemu, to tak jakby je zniszczył. Tak. Zagraża nam wiele rzeczy z zewnątrz. Ale ryzyko jest częścią życia. Musimy stawić mu czoło i pozostać wierni sobie. Skąd wiesz, że oprzesz się tej mocy, kiedy już ją zdobędziesz? Nie wiem. Ale jeśli mi się to nie uda, szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Musimy iść. Czym jest szkarłatny ogień? To moje przeznaczenie. Ma związek z ofiarą. Według legendy klucz Chakchel i srebrna skrzynia Ischel zostały stworzone w niebie w jednym celu, by zniszczyć i odtworzyć słońce. Rytuał można przeprowadzić wyłącznie w czasie zaćmienia. Po zakończeniu rytuału osoba wybrana na wcielenie będzie nosić w sobie moc słońca. Gdy stanie się bogiem stworzenia Kukulkanem, musi się poświęcić i uwolnić tę moc, by odtworzyć słońce. Srebrna skrzynia kusi jednak ludzi wizjami wyidealizowanego świata, który mogliby stworzyć dzięki tej mocy, wytworu ich umysłu, zupełnie nowej rzeczywistości powstałej kosztem zniszczenia obecnej. Kukulkana, gdy szkarłatny ogień dymi, szukaj swego odbicia. To potężna siła, która wymusza odpowiedzialność. Tylko tyle wiem. Czy którekolwiek z tych stworzeń kiedyś tu się przedostało? Stworzenia? One atakują. W jaskiniach w pobliżu Paititi walczyły z żołnierzami Trójcy. A mnie zaatakowały przy ołtarzu, z którego zabrano skrzynię. Chodzi ci o Yashil? Yashil? Były wysokie, szybkie i takie głodne, jakby spanikowane. Nie nazywałabym ich stworzeniami. Są czymś więcej. Co mogło wydarzyć się, Yashil? Jest wiele legend. To było dawno temu. Ale Paititi w dużym stopniu zawdzięcza za bezpieczeństwo właśnie im. Są jego ochroną? Nie wiem, czy takie są ich zamiary, ale taki jest efekt ich działań. I nigdy nie atakują samego miasta? Nie. Zawsze ze sobą współpracowaliśmy. Sądzę, że Amaru zamierza publicznie złożyć kogoś w ofierze. Rebelianta? Powstrzymajmy go. Nie. Nie bez przygotowania i nie kosztem skrzyni. Wojownik, który zostanie złożony w ofierze, wolałby umrzeć. Trzymaj się blisko i rób to samo co ja. Tłum może zwrócić się przeciwko nam. Tędy. Dżungimysz, Puczkilicz, Oltunysz. Którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, naszemu istnieniu. Ich przywódczyni, zdrajczyni Unuratu, upadła królowa, jest w moich rękach. Ale nie jest jeszcze za późno, by ją uratować. Dzisiaj składamy ofiarę Kukulkanowi. Chodź. Modląc się o zobacz, ochronę w obliczu nadchodzącego zaćmienia. Dzięki tej ofierze życie tego rebelianta zostanie odkupione. Oby jego towarzysze przejrzeli na oczy i dołączyli do nas ponownie.
położyć kres przemocy. Uważa, że pomoże mu to zrealizować jego cel. Wszyscy ci ludzie mu wierzą? Boją się i mają ku temu powody. To już niedaleko. Grobowiec jest za tymi drzwiami. Chodź. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Świątynia jest na górze, przy tym posągu. Będę obserwować bramę. To mi długo nie zajmie. Johna, zbliżamy się do grobowca władcy. Jesteśmy przy rzece. Możemy wyciągnąć stamtąd ciebie i Unuratu. Czekam na twój znak. Tędy mogę wejść do środka. Lara, gdzie jesteś? Grobowiec władcy. Prawie mam to, czego potrzebujemy. Będziemy gotowi. Warstwy symboli w tych stiukowych panelach. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Ten ołtarz jest misternie wykonany. To musiał być istotny władca.
Ktoś podtrzymuje te ognie. Ta postać musi być tutaj kochana. Wpływ Inków jest tutaj oczywisty. Grobowiec ostatniego władcy. Sekta musiała zapuścić tu korzenie. Dobra, to zaćmienie i czapla. Co przegapiłam? Zaraz, Lopez to zostawił? Serce węża jest w pucharze. Serce węża jest w pucharze. Tutaj! Dowódca Rourke. Chłopaki, mamy poszlakę. Wysłać grupę po Croft. Onuratu! Przekaż go Etliemu. Jest prawowitym następcą. Musi prowadzić Paititi. On jest młody, ale silny. Jego dusza jest równie szlachetna, co krew. Nie odchodź, mów ciągle do mnie. Ta skrzynia będzie cię kusiła. Nie ulegnij. Sami tworzymy przeznaczenie. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę.
rady. Więcej nie uniosę. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Johna, gdzie jesteś? Jestem na nabrzeżu. Widzę cię. Hej, jestem prawie gotowy. Już tam idę. A gdzie Unratu? Zaatakowano nas. Zginęła walcząc z trójcą. O nie. Gdzie moja matka? Twoja matka, ona walczyła dzielnie. Ale to amulet władcy. Teraz należy do ciebie. Ona była wojowniczką. Zaćmienie już blisko. Jak nie odtworzymy słońca... Zdobędę skrzynię. Nie pozwolę, by sekta dotarła do niej pierwsza. Zacznijcie przygotowywać komorę grobu. Królowa Unuratu będzie żyła z nami. Uczu, pomóż im z łodzią. Gotować się do walki. Rebelia musi wygrać. Wrócimy tu, wraz ze skrzynią. Dbaj o siebie. Będziemy gotowi.
co dalej? Wrócimy do Kugłakiaku, przegrupujemy się i zobaczymy. Wszystko, by znaleźć znów zagadkę. Co tam było? Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Cóż, lepsze to niż nic. I być może tak. Trzeba znaleźć skrzynię i skończyć to. Co to jest? Tutaj. Nie ruszaj się. Spróbuj tylko. Czysto. Chodź, spójrz na to. Co jest, szefie? W tej okolicy pusto. Nie mogło to poczekać do rana? Coś? Szlak! Mam tu coś! Przygotujcie się do walki! Dobra, jedziemy! Kiedyś będzie... Znaleźliśmy.
Przeciwnik zerwał kontakt! Właśnie go szukamy! Czemu do chuja ciągle szukacie tej skrzyni? Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza! Znaleźć i zabić Lara Croft! Znaleźć Lara Croft? Niby jak? Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, gdzie zostań tutaj. Grudnia roku 1603. Od wyjścia z cenotę Lopez był zamyślony. Ja prowadziłem, a kiedy obejrzałem się w kierunku miasta, odezwał się wreszcie i kazał nam stanąć. Następnie, nakazawszy mi ślubować milczenie, wyjawił mi tajemnicę, którą w sobie nosił. Tej nocy nad rzeką spotkałem się z władcą. Wyznałem mu, kim jestem ja i kim my jesteśmy i jaki jest prawdziwy cel naszej wizyty.
Utuczeni przywódcy Trójcy, którzy przez politykę nie znajdują czasu nawet na poranną modlitwę, nie zasługują na skrzynię. Uzgodniliśmy z władcą, że skrzynia będzie bezpieczna tylko wówczas, kiedy ją zabiorę, wywiozę daleko stąd i ukryję, dopóki ktoś z królewskiego rodu Paititi, wybraniec, nie przyjdzie śladami pozostawionymi przez przodka i jej nie odnajdzie. Zrzuciwszy z serca ten ciężar, Lopez obrócił się na pięcie i ruszył w głąb dżungli. Wszędzie czysto. Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa? Wszędzie czysto. Tu kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3. Osuwisko zniszczyło pomocniczą platformę bomb. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Rejestr zleceń najemnika z okresu pracy dla Trójcy. Meksyk, Kenia, Syberia. Miałem też na celowniku tę młodszą, ale Rourke rozkazał nam zostawić ją w spokoju. To ten sukinsyn, który zastrzelił Anę. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Co do diabła? Co ja tu w ogóle robię? Unuratu zginęła, nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Do diabła. Witaj, Laro. Kto mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Rourke. Dowódca Rourke. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział... Ale musiałaś zdobyć ten sztylet już, prawda? Wysunięty posterunek. Croft kieruje...
Koncentruję się na was. Znajdźcie ją. Kraft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. Znalazłem coś! Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpieszę się. Zaczyna się. Wypatrzyłeś już coś przez te gogle? Jakieś zwierzątka, nic ważnego. Zlustruję cały teren. Znajdziemy ją. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Nie mam na to miejsca. Użyjcie gogli do cholery! Znajdźcie ją! Cześć, Ralf. Dobry wieczór, Sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. Znów ta przeklęta Lara Croft. Musimy ją załatwić. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien Rourke'a.
sprawdzić, co to było. Hej! Zaraz to sprawdzę. Mało brakowało! Gdzieś się na baczności! W porządku. Naprawię go. Jeszcze raz. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Dam rady. Więcej nie uniosę. Że co? Oni podsłuchują. Dobra. Znajdę cię.
To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny. To powinno pomóc. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. Pełne. Więcej nie uniosę. Oby trójca zgniła w tej dżungli. A ten cały władca Paititi, nawet on nie rozumie, czym jest ta skrzynia. Ale ja rozumiem. I wiem, że nie powinien używać jej byle kto. To byłaby katastrofa. Tylko najczystsi z nas powinni decydować, jak użyć mocy srebrnej skrzyni. Dlatego muszę ją ukryć. To musi być mama Zara. Zawsze sądziłam, że sposoby oddawania jej czci to fajna tradycja. Była inkaską boginią zboża, a jej imię znaczy matka kukurydzy. Jeśli rolnik znalazł gdzieś dziwną kolbę kukurydzy, przystrajał ją jak lalkę na cześć bogini. Była także boginią wierzb, więc czasami społeczności rolnicze wieszały kukurydziane lalki na wierzbie i tańczyły wokół niej dla bogini. Jezu Chryste! Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Słyszeliście? Do roboty! Potrzebujesz pomocy? Nie podchodź! Kurwa, uwaga! Ach, Jezu! Gdzie nasze wsparcie? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Możemy dać tu więcej światła? W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się... Ej, czy żyjesz? Jesteś jednym z nich! Zachowajcie między sobą kilkumetrowe odstępy. Jest nasza! Kiepsko wyglądasz. Odsuńcie się ode mnie!
Chodźcie, coś zobaczycie. Do mnie! Zaczynamy tracić ludzi! Muszę dowiedzieć się, co u diabła się... Nie mam na to miejsca. Do mnie! Zabezpieczyć wszystkie podejścia. Trzymać się blisko. Dajcie znać, jeśli coś zobaczycie. Przyjąłem. Sprawdzamy teren. Co diabła? Co to jest? Do mnie. Zabezpieczyć wszystkie podejścia. Gdzie? Cholera! Przyjąłem. Zaczynam sprawdzać teren. Trzymać się blisko. Dajcie znać, jeśli coś zobaczycie. Nie mam na to miejsca. Nie mam na to miejsca. Więcej nie uniosę. Hej.
Johna? Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Dominguez zabronił nam obracać się wśród tubylców. Nie chciał, żebyśmy ich zepsuli. Na szczęście jeden z kapłanów zasmakował w Bourbonie i kiedy tylko przyniosłem butelkę, pożyczał mi swój kostium, maskę i całą resztę. Spacer po dolnej dzielnicy był jak podróż w czasie 500 lat wstecz. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i, jak się zdaje, podobizną jaguara. Kardynał 2, cel namierzony. Przede mną, Rourke. Już, kurwa, po tobie. Tu, Rourke. Wezwano mnie do Khan. Winters, Croft jest twoja. Baza, tu kardynał 2. Posiłki na ziemi. Jezu Chryste! Musimy ją zatrzymać!
robię wszystko nie tak. Nieprawda. Nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Poczekaj. To nie jest majańskie. Wskazówka pozostawił XVII-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. A wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Proszę, jest. Kościół San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Moja znajoma Sara jest archeologiem. Pracuje niedaleko. Może zapytasz ją, czy wie coś o tej twojej zagadce? Byłoby świetnie. Cieszę się, że Johna żyje. Tak łatwo nawiązuje przyjaźnie. Ja bym pewnie przyszła pieszo do misji. Ale Johna poprosił Abby o podwiezienie, a ona się zgodziła. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrym miejscu i znajdziemy skrzynię przed Trójcą. W nocy trzęsienie ziemi zniszczyło rafinerię. Teraz jeszcze ten wulkan. Czy to tam dojdzie do następnego kataklizmu? Musimy położyć temu kres, zanim miasteczko skończy jak Kozumel.